abyśmy zawsze godnie składali Jego majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja. Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
islam na wierny lud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. Pokarmem z nieba Pan swój ludom darzył. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, sławę mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem, nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli wpuszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie: skąd to na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał im: ile macie chlebu? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom. A gdy je rozdzielali i rozdzielali ludowi, mieli też 5 rebel i nad nimi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Mieli do sytości, a pozostałych łąków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja.
aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali.
On okazywał się, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdzie ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać z nimi, gdzie zając nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili do siebie nawzajem: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. O od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Oto chleb żywy, który stąpił z nieba. Kto go spożywa, będzie żył na wieki. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Cierpienie, on chce
aby wszyscy stanowili jedno, jak to ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałem, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie, oby się tak zespolił jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałem. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałem, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałem, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, ja ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałem, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Krótkie słowo wdzięczności mam najwyższemu za dar dzisiejszego dnia. Zaraz tej pamiątki, tej procesji, niech Bóg będzie uwielbiony. Za wdzięczności dla każdego z nas, dla obecnego, za udział, za osobę, któreśmy poczynili. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zachowali tradycję naszych ojców i na czas procesji otrzymali się od usług bakantu. Słowa wdzięczności dla służb porządkowych. Dzięki. Na nasze przejście mogło być bezpieczne i zachowanie porządku. Dziękujemy wszystkim, że byłem tutaj gością, że się włączyli do tej naszej rodziny. My chcemy się nazwa naszych braci męczenników z Kartaginy dokładnie z roku 304 w czasie Jukoju Rzymskiego. Mamy dalej lepiej, że chrześcijanie nie mogą zbawować kartaryzm. Nie mogą zbawować dla tego punktu. Zostały mojna uwięzienie. Zachował się proces z tego czasu. Wiemy, że są stworzyńskie, prawo, porządek. Wszystko zapisane. I Pana pytanie. Czemu opowiadacie swoje małżeństwo? Czemu nie jesteście posłuszni cesarzowi? Czemu robicie prawo? I Pana krótka odpowiedź. My to jest eucharystyczne życie modlitwy. Nasze życie to eucharystyczne. Możecie nas stawić na niebie. Możecie nas uczować. Możecie nas utrzymać. Możecie nas zabić. Możecie nas rzucić w paszczę do domu i dzikim zwierzętom. My bez Eucharystii żyć nie możemy. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy jakąś grupą agrofunkcyjną. Nie jesteśmy jakąś grupą eucharystyczną. Nie jesteśmy atrakcją, nie jesteśmy objęci jeszcze w naszym miasteczku. Ale jesteśmy właśnie tą wspólną, ludzi wierzących, grzesznych, słabych, obarczonych wszelakimi słabościami ludzką ułomnością. Jesteśmy naczyniem dnia. Ale w nas Chrystus wiara, Chrystusa eucharystycznego. I wierzymy, i wyznajemy, jak tutaj wszystkich zgromadzonych. Że w tym białym krajem, ten z nas, jest żywe i prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Jest prawdziwa Jego krew. Że On jest realnie prawdziwy pośród nas.
że to jest źródło naszego życia. Że być na Eucharystii to po prostu Bóg umrze. I wielu z nas, może jest tutaj Pan, bo nie ma już Eucharystii w swoim życiu, w swoim sercu. Bo nie ma Eucharystii, umiera nasza wiara. Dlatego, że dopóki będzie Eucharystia, dopóki będzie nasza wiara, dopóki będzie nasze życie. Jaka święta uroczystość nas umocni i obudzi w nas głód, pragnienie i Eucharystii. Teraz otrzymamy błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień, na całe nasze życie. Byśmy się oddali. Śniło się na chleba pielgrzymów, tego chleba aniołów, jakim jest ten święty sakrament. Później udamy się do kościoła, tam ośpiewamy, dodamy wdzięczynienie, zapraszamy o 12, będzie msza święta i powołujmy jeszcze jedna o godzinie 18. Prośbę Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechu i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam prawdę Eucharystyczną. My, grzesznicy, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzesznicy, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzesznicy, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jolisławie na podnosa, alleluja. I wesel imienia Pańskiego, alleluja. Udmy się, Panie Jezu Chryste, należy wydający życie wieczne. Sława się Ciebie przyjmowała i zjednoczeń z Tobą przynosimy obostwające na wieki. Leczyłeś i królujesz na wieki kręgów. Amen. Thank you.
Żyjesz i królujesz.